Mamy nagrodę u Szymona za 16-4. To są nagrody z TOC La Liga. I mam nadzieję, że one oddadzą tak naprawdę, bo kurde, TOC La Liga, słuchajcie, mamy Rodrygo, mamy Finiego, mamy Benigama. Możemy naprawdę się niesamowite rzeczy tutaj trafić, niesamowite karty. Ciekawe, czy u Szymona tutaj odda. Zobaczmy, co będzie w takim razie. Pierwszy pik 85+, i mamy dwa tocy w jednym piku. Niesamowita wiadomość. Ruben Neves i do tego Unai Simon. Kurde, fajnie, powiem wam, fajnie. Co bierzemy? No, w sumie to jest retoryczne pytanie, wiadomo, co bierzemy. Otwieramy w takim razie nagrody. I pierwszy pik z TOC La Liga leci. Mamy Savio Carvajal, Unai Simon, czyli coś, co każdy trafia, to nie jest nic dobrego, naprawdę. Czas na Viniego. Vivian miałem na myśli, Vivian. Tak, Vivian trafiliśmy. Niezłe nagrody za La Ligę. Vivi Junior. Będzie toc, i jest toc, i jest to francuski toc, bramkarz. Pia, to będzie Mike Mignon, ale ktoś za nim będzie jeszcze, także... Oby to było coś dobrego jednak. Kurde, znowu on. Słuchajcie, on dopiero chyba w niedzielę znika, nie? Czy za tydzień? Kurde, no ile można razy go trafiać już? Okej, okay, to będzie... Wygląda jak Osimhen, i to będzie Osimhen, ale to będzie Moments. Kto będzie za nim? Traory! Witamy Traory z Real Sociedad. W takim razie 7x85+, mamy toca. Błagam, żeby to był jednak dobry toc. I to będzie Ruben Dias. Tak, ale poczekajcie, ktoś za nim. Błagam, żeby to nie był Kadioglu po raz kolejny. To jakiś toc z La Liga i to naprawdę potężne. No, to dobrze, to... Dowbyk znowu. Więc paczka z trzema piłkarzami toc La Liga, historii toc. Otwieramy to, oczywiście trafiamy potężne wymienne karty, chociaż jedna, żeby była warta powyżej 100 tysięcy, nawet bym powiedział, że 500 000, tak żeby zaszaleć. Proszę, Brazylia, Hiszpania, niedobrze, już SP. Girona, no to już w ogóle niedobrze jest. Ale może ktoś za nim? Carvajal! Kurczę, wiecie, że ten Carvajal wygląda w ogóle łudząco, jest podobny do Benzemy. I ja miałem przez chwilę takie dosłownie takie, że to Benzema jest. I Unai Simon, trzy tocy. Ile ten Carvajal jest w ogóle warty? 100 tysięcy? Ej, no to tak 90, 80, 70, 60, 70 będzie kosztował. Dobra, paczka 20 piłkarzy, 83+, i nie, ja nie ma w tym tocu nawet. Ronaldo będzie. Ja pierdolę, to jest Ronaldo. Krystian! 40 zł. No dzięki wielkie. Za 500 000 XDDDD. Czas na paczkę za 500 tysięcy i tutaj mamy dwie gwarantowane karty La Liga, mamy też trzy gwarantowane karty 89+, i mamy do tego 15 kart 86+. Daje nam ogółem szansę na plusa 70% i 100% na to co, bo tutaj jest gwarancja, więc nie ma tak w zasadzie... Nie wiadomo co trafimy, nie wiadomo co trafimy. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego, tak więc otwórzmy to. I mam nadzieję, że wyskoczy mi dobra karta na to. Na Food Champions. Hiszpania, lewy obrońca. To będzie Guterres na pewno, ale może ktoś za nim się kryje. Ja za nim. Carvajal. Niedobrze, niedobrze. Martin Pierdo, Vivian. Nic ciekawego. Same Fodor i Hartel. Modric. No mega paczka. Widzowie, 6 toców w jednej paczce i do tego jeden duplikat. Toca, 7 toców, 6, no 6 nie wiem, no dobra. Godzina 19. Ulepszenie TOC z Bayeru Leverkusen. Mamy dwa składy na trafienie karty TOC z Bayeru Leverkusen. Słuchajcie, SBC z gwarantowaną kartą Bayeru Leverkusen. Skład 85-87 z dowolnym TOC-em. Okej, okay, robimy to. Zobaczymy, co jeszcze wyszło, żeby nie było, że omijam content. Architekt TOC, widzowie. Mamy 150 architekta. Świetnie, ja jestem chętna. Jaja Ture Fantazy. 85 tempa, nie wiem, czy będzie fitować. Silas to było, to Jennifer Maroszan i Iren Paredes mamy w SBC. Ciekawe karty, zastanawia się nad ich... Paczkę dwóch piłkarzy 86+, też mamy. I mamy ulepszenie 82+, La Liga razy 5. 82+, to może być ciekawe, to też się tym zainteresujemy na pewno. I taka Fusa Kubo, widzowie, w SBC. 4x5, 95 tempa, 88 strzałów. Nic na wrzutki. Na strzały głównie ma, na strzały i dribbling. Taka Fusa Kubo, jeden skład. Dwa składy, przepraszam, dwa składy. 8-6, 8-3. Taki ciekawy dość. To cenowo może nieco droższe, ale może być ciekawe. Dobra. Widzowie, zróbmy to. Trafmy Wirca, trafmy Frimponga, trafmy coś fajnego. Trafmy Grimaldo. Paczka z gwarantowanym tocem Bayeru Leverkusen. Zobaczmy. Come on. Nie. Nie. O nie. Niestety nie jestem tym szczęśliwcem, który trafia dobrego toca. I kto poleci? King Cupie, no...
Też średniawa, mega średniawa. Tempo dobre, obrona dobra, fizyczność dobra, ale mega średniawa, jeżeli chodzi o traf. Kolejna paczka z Tottenham Bayer Leverkusen, zobaczmy, co mamy. Oby nie Szwajcaria, Tapsoba. Szkoda, szkoda, szkoda. Jest Tapsoba. Vamo! 82 razy 5. Mamy to co? Modric. A za nim. Modric to był hit w ogóle. Ta. Dawaj, kto za nim? A jakaś pani. Atenea! Co ty skipujesz? Człowieku, wymienię Atenea! Dobra, paczka, co my tam mamy? 10 razy 84 plus. Mamy Totsa, oby Jude Bellingham. Nie, Portugalia. Ronaldo, nie, Bernardo Silva. Nie, tak, nie, tak. Tak, a za nim? Lolita Gallardo. Otwieram paczkę 82 razy 5 La Liga i mam nadzieję, że ona odda, bo słuchajcie, jestem bardzo sceptyczny wobec tych paczek. Naprawdę jestem bardzo sceptyczny. No, może chociaż jakiś walkout. Nie, to nie ma walkoutów ten Real Sociedad. 83, ja na to przepaliłem Totsa, jeszcze w dodatku dobry foder. Gwarancja paczki Totsu Bayer Leverkusen po raz kolejny, oby coś niemieckiego. Boniface. Nie tak źle na tym koncie. Jest lepiej, o dziwo. Not bad, przyda się napastnik na to konto. I gwarancja Tots Ligę, słuchajcie. Flashback sprzed kilku dni. Francjaesio. O kurde. Hernandez! Ale to jest dobry traf! O, teraz to oddało. No. Lubię... Kurde, chciałem to powiedzieć. Świetna bramka, Hemp! 1-0. Załatwę to Food Champions, widzowie. Załatwę. Świetne podanie. Rafinha, co za golazo! Mamy 2-0. Rafinha, jesteś gołtem, nasz rywal wychodzi. Dobra, nara. Ciao, Bella! Marquinhos, Schlotterbeck, Pele, Alvarez, Garnacho, Sané. No, witamy. Dobry składzie kolejny. Boję się go, ale umiejętności powiedzą za siebie, czy wygramy ten mecz. Nie, no, jakiś, to jest jakiś tapiniarz, widzowie. Jezu, ja na Alvina trafiłem. Nie! Nie, co ja zrobiłem? I Son? Zablokował Schlotterbeck, szkoda. Kemp? Mamy, 1-1. Dobra, że... Oj. Mamy to, nie ma spalonego. Widziałem, nie było spalonego. Golazo Son! 2-1. Proszę, wyjdź już z tego meczu, to będzie chociaż 6-0. Dawaj, Son. Son! 1-1, lecimy. Son, dawaj, chłopie, musisz. Son! I to jest bramka na 3-1. Tak to się gra w tym Food Champions. Dobra, dobra. Zaczynamy kolejny mecz. 6-0. Rywal Kevin De Bruyne and Kunku. Messi, Eusebio. Nie, ja nie chcę tego. Znowu coraz gorsze te składy. Vamo! Hemp 1-0. Och, ale ugrane. Oby cię rozjechali. Dobrze, Crazy. To właśnie twoje słowa mnie umacniają w tym, że muszę wygrać ten mecz. Dobra, nara. Wyszedł! Paczka z gwarantowanym Totsem Bayer Leverkusen. Widzowie, trafiamy z tego potężnego wirca. Dawaj. Niemcy, dobra wiadomość. Esio! Ta. Oby teraz oddało. Michluk 2-1-1-5. No niby ten Boniface. Gramy u siebie. Zgadza się, gramy u siebie. Co nie zmienia faktu, że na razie nie widzę tego meczu, bo nic się w nim nie dzieje. Wydaje mi się, że o tej godzinie już lepsi gracze grają. Po prostu nie ma szans, żeby grać z jakimiś bambikami. Dobra, bo słuchajcie, mam tutaj w składzie kobiety, które muszą dowieść tego, że są dobre, nie? No i o to chodzi! Kobieto, nie zastanawiaj się, czy to ma być surówka z warzywami, czy surówka z kapusty pekińskiej, czy cokolwiek, surówka, nie wiem, z ogórków. Ty masz strzelić tego gola. I tak ma być za każdym razem. Dowozisz. No i co ty robisz teraz? Nie, no, Rolfot. Ledwo sobie powiedziałem, a ona już podaje na aut.
Nie wiem, co teraz zagrałem, ale prawdopodobnie jest to najbardziej z efektywnych sposobów na zagranie. Son? Son! 2-1, okej. Okay. Czasami gram na ślepo, ale się udaje o dziwo, bo tak próbuję coś dziwnego, czego nie mam w koncepcji, a udaje się. Udaje się, udaje się. Haha, 3-1! Dobra, szybka konterka tego Boniface. Ten Boniface myślał, że kurde, szybko zagra, ale tak wolno się ruszał jak jakiś wóz z węglem. O! Rafinha! To jest golazo! Co za bomba! 4-1. Chyba będzie rage quit. Dobra, dobra.